Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej sieć punktów informacji europejskiej Europe Direct w latach 2013-2017. Mateusz Sienkiewicz, witam w kolejnym odcinku naszego europejskiego cyklu. Czas na informacje o aktualnościach z Unii. Dziś spodziewane jest porozumienie unijnych krajów, które pozwoli w przyszłym roku na zniesienie dodatkowych opłat za rozmowy z telefonów komórkowych za granicą. Wspólne stanowisko do negocjacji z Parlamentem Europejskim mają uzgodnić ministrowie do spraw telekomunikacji z 28 krajów na spotkaniu w Brukseli. Zniesienie opłat roamingowych planowane jest od połowy czerwca przyszłego roku. By jednak tak się stało wcześniej ustalone muszą być maksymalne hurtowe stawki, według których rozliczają się operatorzy sieci komórkowych z różnych krajów. Uzgodnienie wspólnego stanowiska w tej sprawie przez unijnych ministrów to jeden z tematów dzisiejszego spotkania. Mają oni także rozmawiać o uregulowaniu sprawy dostarczania paczek z zagranicy. Zbyt duże są bowiem różnice w cenach za dostawę. W niektórych krajach opłata jest nawet pięciokrotnie wyższa niż w innych państwach. Zdarza się też, że cena, którą klient musi zapłacić, przekracza wartość przesyłki. Beata Pchomecka, Polskie Radio. Bruksela. Z przestrzeni komunikacyjnej przenosimy się na drogi. Jest porozumienie Komisji Europejskiej z Niemcami w sprawie opłat za korzystanie z autostrad przez kierowców samochodów osobowych. Władze w Berlinie zobowiązały się do wprowadzenia takich zmian, by przepisy nie dyskryminowały obcokrajowców. O szczegółach Bata Płomecka. Po deklaracjach niemieckich władz Komisja Europejska wstrzymała procedurę sądową i po kilkuletnich negocjacjach spór na linii Bruksela-Berlin został zażegnany. Niemieckie autostrady będą dostępne dla wszystkich obywateli Unii, System poboru opłat będzie zgodny z europejskim prawem, napisała w oświadczeniu komisarz do spraw transportu Violetta Bulc. Komisja rozpoczęła postępowanie przeciwko Niemcom o naruszenie unijnego prawa we wrześniu. Tłumaczyła, że w samym poborze opłat za autostrady nie ma niczego złego, ale muszą one być jednakowe dla wszystkich. Tymczasem te niemieckie, jak uznała Bruksela, dyskryminowały obcokrajowców. Przewidywały bowiem rekompensatę w formie zwrotu z podatku za myto, a taką możliwość mieliby tylko Niemcy. Po wprowadzonych zmianach, wkład w finansowanie infrastruktury spadnie jednakowo na wszystkich kierowców, zarówno tych niemieckich, jak i na obcokrajowców. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Dziś to już wszystko. Zapraszam na kolejny odcinek naszego europejskiego cyklu w przyszły piątek, kilka minut przed godziną 12. Mateusz Sienkiewicz, do usłyszenia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct w latach 2013-2017.